Wyglądało to tak, że Wojtek był na pielgrzymce Suwałki-Wilno. Zrobił świetny fotoreportaż, jak prawdziwy fotoreporter. Naprawdę te zdjęcia były rewelacyjne, ale jedyne jakoś tak mnie urzekło i nie mogłem o tym zdjęciu przestać myśleć. I to właśnie było zdjęcie pani Aleksandry. Na miejscu okazało się, że jest wielu takich podobnych ludzi, jak pani Aleksandra, którzy witają pielgrzymów, którzy częstują ich, przyjmują do swoich domów. Są to Polacy i mają taką średnią sytuację materialną, albo nawet słabą, ale oni się nigdy do tego nie przyznają. I postanowiliśmy, i to była chwila, Wojtek mnie zapytał, co ty na to, jakbyśmy zrobili taką paczkę na kresy. Ja mówię, to róbmy to. Okazało się, że zebraliśmy 34 tysiące złotych. W tym momencie okazało się, że nie potrzebujemy samochodu osobowego, ale potrzebujemy ciężarówki. I to był właśnie ten piękny wyjazd i same dojechanie tutaj, podarowanie ludziom paczek spowodowało, że Łukasz, mimo że w czasie wykonywania swojej pracy pokochał tą akcję, ale zobaczył tych wspaniałych ludzi, poznał panią Aleksandrę i już wiedzieliśmy, że ta akcja nie zakończy się na pierwszej edycji, tylko pójdzie dalej. To wsparcie było dla nas naprawdę wyjątkowym wyróżnieniem, a to, że para prezydencka pojawiła się na pakowaniu, to był dla nas niezwykły zaszczyt. To była największa nagroda i wyróżnienie, jaką mogliśmy dostać za poświęcony czas i trud. Pani Aleksandra, która kiedyś wyciągnęła rękę do polskich pielgrzymów, dając te kanapeczki i marchewki, o których była dzisiaj mowa, zapadła w serca na tej drodze do ostrej bramy, którą nasi pielgrzymi szli. Wybuchła ta solidarność właśnie w sercach waszych, żeby wzajem tam wysyłać paczki, zapraszać ich do siebie, organizować kolonie dla dzieci. To jest wielkie i wspaniałe dzieło. Jeżeli mówimy o tworzeniu wspólnoty, a bardzo byśmy chcieli ją mieć, to właśnie w ten sposób się ją buduje. Już od piątej na nogach przyjechaliśmy tutaj pomagać. Rwią się młodzi ludzie, to jest najważniejsze, że młodzi ludzie się tego rwią. Z tego na pewno wyrośnie fajne pokolenie, które będzie pomagało innym. To jest największy dowód na to, że pamiętamy o naszych rodakach na kresach i chcemy, żeby te święta były dla nich jak najbardziej wyjątkowe.
Tak naprawdę nie zdążyliśmy się nacieszyć wizytą pana prezydenta z małżonką. Skończyliśmy pakowanie około godziny 22-23 i o godzinie 2 rano już byliśmy w drodze. Już jechaliśmy na Litwę. Długa droga, wiele godzin, ale bardzo fajna drużyna, z którą wyjechaliśmy, pomocni ludzie. Nie bala się pani wypuści takiego sympatycznego chłopaka? Zobacz Kasia, co tutaj Maria dla nas przygotowała. Pierwszy odwiedziliśmy szkołę specjalną w Solecznikach. Oczywiście pani Maria nas przyjęła jak zawsze bardzo gościnnie, bo jest wspaniałą kobietą. Wykonuje bardzo ciężką pracę dla chorych dzieci o polskich korzeniach tak naprawdę. Maria. Mamy zaszczyt ci przekazać prezent od pary prezydenckiej. Marzenia się spełniają. To, co chciałaś otrzymać dla szkoły, to dostałaś. Mam nadzieję, że prezent ci się będzie podobał. My jesteśmy zaszczyceni, że możemy ci to przekazać. Zdrowych, pogodnych i wesołych świąt. Dziękuję. Bardzo proszę, Mario. Dziękuję bardzo. Nie stać nas tam, powiedzmy, na zaopatrzenie wszystkich klas w komputery. No, staramy się w miarę możliwości, a to jest, będzie wielka pomoc. Na pewno dzieciaki będą się cieszyły. Nauczyciele też. Tu już mamy spożywkę, słodycze już poszły. Teraz zobaczymy ten. Rakańce. 40 i 20. To wszystko jest szczelnie wypełnione, ten samochód? Tak. Tak. Tu już, Łukasz, tu, bo to są słodycze. Nam już poszły. Te prezenty naprawdę sprawiły dużo radości, a przede wszystkim uzupełniły stoły nie tylko wigilijne, ale całe święta. I tak jak było na przykład w szkole w Rakańcach, jeżeli chodziła trójka, dzieci otrzymali do domu trzy paczki. Trzy paczki to jest naprawdę spora ilość tej żywności. A to jest prezydencka. Dla dzieci to jest też bardzo ważne i my im wręczając te paczki zawsze mówimy, że musicie wiedzieć, że ktoś o was pamięta, a kiedy wyrośniecie już duzi, to musicie tą dobroć i tą miłość przekazać dla innych. Także to jest taki bardzo i ważny moment wychowawczy. Miejmy nadzieję, że te dobro zasiane w ich sercach kiedykolwiek zaowocuje. Ja z wami zawsze, ja dzień i noc. My z wami. Co tam w Polsce się dzieje? Byliśmy u pani Haliny. Pani Halina żyje bardzo skromnie, ma toaletę na zewnątrz. Jakby patrzeć na te warunki, w których my mieszkamy, takie trochę spartańskie, ale ta kobieta była szczęśliwa. Ja mam choć skarpetek mam na nią zawsze, może choć skarpetek dam. Co chce się mnie, mamo? Nic nie chcemy, my przyjechaliśmy z sercem do pani. Ona nie mówiła, że jest jej ciężko, że jest jej źle, że narzekała. Ona, jak nas zobaczyła, to się bardzo ucieszyła, że przyjechali do niej rodacy, że może spokojnie porozmawiać po polsku. Chciała, żebyśmy zostali, posiedzieli. Chciała nam dać cokolwiek, co posiadała przy sobie. No to jest właśnie, to są właśnie tacy ludzie. Przyjeżdżamy, jest chleb, wędlina, wszystko to, co jest w lodówce.
Pamięta Polska. Ja nie wiem, ja mnie z radości przyjęłam, żeby choć przeżyć troszkę, to ja z radości mogę umrzeć. Z takiej radości, że ja tyle takich młodych ludzi. Najłatwiej opisać tą akcję w trzech słowach. Bóg, honor i ojczyzna. Odwiedziliśmy kilka ważnych miejsc historycznych i to nie chodzi o zrobienie sobie zdjęcia przy takim pomniku, ale zapalenie znicza. Jesteśmy dumni z tego, że tam byliśmy i chcemy to pokazać innym, że nie wolno się wstydzić patriotyzmu. Te dzieciaki, które bawiły się właśnie niedaleko Koniuch, one się bardzo ucieszyły. Na początku były zdziwione, ale myślę, że też daliśmy im takiego ducha. Cześć, wiecie co to jest za symbol Polska Walcząca? Tak. Wiecie? To macie, dla ciebie, proszę. Życzenia miała święta dla rodziców. Proszę, to dla ciebie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To dla ciebie. Super. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, bądźcie dumni, że jesteście Polakami, bo to jest najważniejsze. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Panie Aleksandro, tu mamy dla Pani prezent od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy i jego małżonki. Prezent dla Pani, Matka Boska Częstochowska. Bardzo dziękuję. Oraz życzenia od pary prezydenckiej dla Pani specjalnie napisane. Ta więź wzmacnia się między nami, Polakami, którzy tu mieszkają i Polakami, którzy mieszkają w ojczyźnie. I my chcemy im oprócz tej paczki dać tego ducha, że my o nich myślimy, my wiemy, że oni tu są, że my chcemy im pomagać. Mandarynku. Nie, my mamy mandarynku dużo, naprawdę. Dajcie mandarynku. Dobrze, jedno wezmę. Biorę tam na stół, dobra, może kto jeszcze weźmie. Dobrze. Są to otwarci ludzie, którzy cieszy ich wszystko, cieszy ich sama wizyta Polaków. Mamy przykład pani Aleksandry, która dała nam worek ziemniaków, dała nam słoiki z ogórkami, bo uważała, że też gościnność polega na tym, że ja dostaję, również coś oddaję. Panie Aleksandro, wystarczy tych ziemniaków. Gdzie pani dźwiga? No jeszcze koszyczek. Jeszcze jeden koszyk, dobrze. Koszyczek, ja prędko na biaru. To jest właśnie polskie serce. Oprócz marchewek mamy jeszcze kartofle, które zawieziemy do Polski i zjemy z naszymi rodzinami. A marchewki chcesz? Nie, nie, panie Aleksandro, już dziękujemy. Nie, już nie, już nie. Panie Aleksandro, dziękujemy. Pani Aleksandra powiedziała coś takiego, że dostała obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i zapomniała go pocałować z wdzięczności. I mówi, że całą noc nie mogła spać z tego powodu. Tu jest naprawdę kultywowana wiara z taką pieczołowitością. Tutaj o godzinie 9 w niedzielę jest msza w Turgielach i jest pełny kościół. Wizyta w Ostrej Bramie to był właśnie finał akcji. I przede wszystkim ogromne podziękowanie za to, że ci wszyscy ludzie, którzy nam pomogli, którzy się zaangażowali, pojawili się na naszej drodze. Mógłbym tylko powiedzieć, że dziękuję. Bez tych przedszkolaków, gimnazjalistów, licealistów i ludzi dobrej woli nic by nam się nie udało. Także bardzo im dziękuję i jesteście niesamowici.
gwiazdy blask. Był pastuszek bosy, ziemne nóżki miał, ale dobry anioł piękne butki dał. Wziął pastuszek owce, powiał tak jak przez siebie, a na niebie blask, o gwiazd, o gwiazd.